bogatą historię Jarosławskiej Szkoły Muzycznej wpisuje się bardzo ważne wydarzenie, kiedy to w 2001 roku Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Fryderyka Chopina ufundowała pierwszy sztandar szkoły. W 2017 roku na bazie istniejącej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia i Szkoły Muzycznej drugiego stopnia Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu powstała Państwowa Szkoła Muzyczna drugiego stopnia i Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu. Nawiązując do ponad stuletnich tradycji chopinowskich, środowisk muzycznych miasta Jarosławia w maju 2022 roku Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły wystąpili z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie imienia Fryderyka Chopina Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imieniem Fryderyka Chopina obchodzi podniosłą uroczystość, 75. urodziny. Jesteśmy więc na urodzinowej uroczystości. Jesteśmy tu, aby z wdzięcznością wspominać przeszłość, z radością przeżywać nasze teraz, nasze dziś i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Rok powstania 1947 to lata trudne dla naszej ojczyzny, dla naszego miasta, niedługo po II wojnie światowej. Rozproszeni mieszkańcy Jarosławia, w tym także muzycy jarosławscy, którzy walczyli na różnych frontach o niepodległość ojczyzny. Jednak z roku na rok powstawały nowe wymiary szkoły, mimo trudnych warunków lokalowych. Już 2 lata po powołaniu szkoły nadano jej imię Fryderyka Chopina, jednego z najwybitniejszych polskich geniuszy muzycznych. Co ci mam oddać, o Panie, gdy ci już wszystko oddałem w swej cichej pokorze? Ten jubileusz, który jest ucztą dla ucha, przypomina mi słowa z psalmu 40. Ofiary i całopalenia nie chciałeś, aleś mi ucho otworzył. Otwarcie ucha, wybraniec Boży, uznaję za wielki dar. Dar Boży oznacza zaufanie. I trzeba powiedzieć, że Szkoła Muzyczna w Jarosławiu ma szczęście do takich nauczycieli, którzy stają się mistrzami dla swoich wychowanków. Witam na dzisiejszej uroczystości gości, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na dzisiejsze święto. Już 75 lat tej szkoły to także 30 lat mojej pracy z tą szkołą, w tej szkole. Byłem przy żmudnym wznoszeniu tego obiektu, w którym się w tej chwili znajdujemy, gdy świętej pamięci pani Elżbieta Dąbrowska budowała tę szkołę. Byłem z tą szkołą w chwilach, kiedy odnosiła sukcesy, kiedy także pokonywała trudności. Cieszę się więc z tego jubileuszu. Thank you.
jubileusz szkoły, która rozwijała się z naszym miastem cały czas tak, jak Jarosław się rozwijał. Cieszę się, że szkoła od wielu lat funkcjonuje w nowym obiekcie. W imieniu całej społeczności naszego powiatu, w imieniu samorządu powiatowego, który mamy zaszczyt tutaj reprezentować, na ręce pani dyrektor, na ręce wszystkich obecnych tutaj na sali osób związanych z tą wspaniałą szkołą, złożymy najserdeczniejsze życzenia. Państwu artystom dziękuję i chcę podziękować również, chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych pięknych uroczystości jubileuszowych.